Siemanko YouTube, dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj Cywilizacji 7 nie będzie. Niestety, musimy poczekać na więcej informacji, ale jak tylko się pojawią, no to oczywiście film u mnie też się pojawi. Aczkolwiek temat podobny do poprzedniego mojego materiału odnośnie cen, dokładnie cen gier, czyli że gry powyżej 400 zł niedługo będą niestety normą. Jedziemy. Buenos dias, drodzy widzowie. Cześć, Siarka. Niedawno dowiedzieliśmy się, że nowe PlayStation, a konkretnie PlayStation 5 Pro, tak, ma to jest hit, nie? Gdzieś koło 3,5 tysiąca złotych. Już takie, nie najgorszy komputer się zrobi za te pieniądze i co najważniejsze, napęd do takiego komputera wyniesie jakieś 50 zł, jeżeli ktoś będzie potrzebował. PS5 Pro, no cóż, napędu nie będzie. I wtedy dużo osób złapało się za głowę w taki sposób. Mam wrażenie, że coraz więcej jest takiego łapania się za głowę, takiego tak. Zastanawiania się, kiedy w końcu osiągniemy tą granicę, kiedy w końcu okaże się, że gracze nie są w stanie już płacić za nowe gry, bo są po prostu za drogie. I czy faktycznie są one za drogie? No bo spójrzmy na premiery na przykład w tym roku. Dragon Age Veilguard, 270 zł. EA Sports FC 20. Ten Veilguard jeszcze nie wyszedł, nie? A 270 zł za gierkę, która jeszcze nie wyszła, no tak powiem wam szczerze, że rzeczywiście to się wydaje tak na początku, nie? Tak 270 słyszycie cenę, tam gdzie słyszeliście 300, 330 na przykład, to mówicie kurwa w sumie tanio, nie? A jak się tak zastanowimy przez chwilę, no to jednak tanio nie jest. Na stronie EA to jest całe hit. 320 zł. Ale pomijane chyba jeszcze, Jezu, do FIFA to jeszcze doliczcie te wszystkie karty, jakie trzeba kupić, żeby, o Jezu, to jest studnia bez dna i to jest oczywiście w skali roku, bo każdego roku trzeba kupić kolejną część, bo w poprzednią już za bardzo się nie gra, no chyba, że sobie chcemy pograć z kumplem przy jednym kompie albo przy jednej konsoli na kanapie, nie? Nawet taki Baldur's Gate 3, który wyszedł już przecież ponad rok temu, kosztuje wciąż 250 zł. No dobra, ale Baldur's Gate, za każdym razem to będę mówił i zakładam, że on też to ujmie, znaczy powie, jest grą kompletną, bez DLC-ków, bez żadnych mikropłatności, bez żadnych pierdół i starcza na x godzin, plus jeszcze teraz dodali mody. Twórcy. Co oczywiście możecie się kłócić, że stosunek no jakości do ceny jest ok, ale wciąż musicie przyznać, że to dość sporo pieniędzy, prawda? Czy to koniec wzrostów cen gier? Cóż, oczywiście, że nie. Powiedziałbym wręcz, że to może być dopiero początek. Znaczy zrozumiałe jest z jednej strony, że gry drożeją, bo drożeje w sumie wszystko, nie? Ponieważ inflacja, zarobki niby gdzieś tam większe, wszystko idzie do przodu, no to też i gry drożeją, no bo wszystko drożeje. Tylko że jak już dochodzimy do sytuacji, że no nie do pomyślenia było kiedyś, żeby równowartość gry w podstawowej wersji porównywać na przykład do jakiegoś sprzętu AGD takiego, coś kupuję na ileś lat, typu odkurzacz. Mówię odkurzacz, bo tak jak mówiłem, wzięliśmy też jeden, nie? Ostatnio i mam takie porównanie w bani. To na takiej samej zasadzie na przykład jak ja się zawsze łapię na taką zależność, jak idę na przykład kupić kawę do sklepu i widzę, że kosztuje 28 zł. Mówimy o kawie rozpuszczalnej, najlepszej jaka jest, czyli Nescafe, prawda? Nie kupię za 28, muszę poczekać na jebaną promocję i ta promocja se może być za tydzień, za miesiąc, za dwa miesiące, nie wiem kiedy, no w końcu i tak tą kawę kupuję drożej, bo muszę, ale czekam na głupie 8 zł, że puszczą obniżkę z 28 do 20 zł. Rozumiecie już, do czego zmierzam? A na mieście, kurwa, jak jestem, nie mam problemu, żeby sobie wejść do knajpy i za jedną filiżankę kawy zapłacić na przykład 15. To gdybym tej filiżanki kawy nie kupił za 15 zł, to miałbym wtedy na dwa słoiki kawy bez promocji. No nie? A? W 2010 roku zamówiłem sobie kolekcjonerkę Assassin's Creed'a Brotherhood. Jak na to, że wyszło to 14 lat temu, to pudełko i zawartość dalej robią na mnie wrażenie. Cena? O ile pamiętam i o ile internet 300 mnie nie myli, ponad 240 zł. Co dostawaliśmy wtedy w tej cenie? Płytę. Kurde, z muzyką, słuchajcie, karty, kodek. Ja wam coś pokażę. Zobaczcie to, widzowie. To jest te same lata. To znaczy to jest 2008, chyba 2008 rok. Red Alert, trójeczka, ja bardzo lubię, w steelbooku. Kosztowało około 150 zł.
O, jeszcze tutaj plakacik mamy, proszę bardzo, płyteczki, wszystko, cacunia i plakacik. I nawet plakacik, nie wiem, czegoś jeszcze w środku nie było. Proszę bardzo, proszę bardzo. Napiszcie w komentarzu, która najbardziej wam się podoba, nie? Kiedyś to było. Kiedyś to było, rzeczywiście, dobrze odmówi. Te czasy były super, jeżeli chodzi. To były chyba najlepsze lata od 2008 do 2010, albo nawet i 12, może nawet 14, gdzie gry można było dostać naprawdę w zajebistych pieniądzach i te kolekcjonerki nie były aż takie drogie. No, były droższe, wtedy się wydawały ekstremalnie drogie, nie? No bo mówię, zarobki też były inne, 100 zł teraz to nie jest 100 zł kiedyś, no ale tej zawartości wtedy było więcej. Ja sam kupiłem sobie Gears of War pierwszą część, jak wyszła na PC, ta kolekcjonerkę, i tam była koszulka, kubek, który zmieniał logo pod wpływem temperatury, i podkładka. Bardzo dużo rzeczy, to kosztowało niecałe 200, nie? Wtedy. Seks asasynów w skórze, pocztówki, mapę, film Assassin's Creed Lineage, no i to piękne pudełko. Pudełko żółte, jakie piękne. A no i najważniejsze, grę. I to nie byle jaką. Wcale nie chodzi o to, że jest to Brotherhood, ale o to, że gra była w pełni grywalna. Jasne, miała swoje bugi, pewnie każdy z was na jakiś wpadł, ale w 2010 roku nie było do pomyślenia, żeby nowy Assassin's Creed był niegrywalny na premierę dla większości graczy. To teraz pomyślcie, jaką grę AAA w edycji... Ogólnie w tamtych czasach było nie do pomyślenia, że jakakolwiek gra może być niegrywalna na premierę. Kolekcjonerskiej moglibyśmy kupić w pełni sprawną za 240 zł. Taką, w której na przykład 80% graczy na premierę będzie mogło zagrać i nie będzie im się crashować. I wiem, co teraz myślicie, więc od razu odpowiadam. Jasne. Inflacja, wzrost pensji, masa rzeczy się wydarzyła w międzyczasie. Do tego wszystkiego jakie sobie kapitalizm miał zajebiste grafiki. Dobra rzeczy się wydarzyła w międzyczasie, przecież... od razu odpowiadam. Jasne. Przepraszam. Inflacja, wzrost pensji, masa rzeczy się wydarzyła. Kurde, no jakiś szybko on to unika, ale zobaczcie na te, aż zniknę na chwilę. Zobaczcie, no normalnie zdjęcie zrobione telefonem, wycięte potem w pęcie steczków i wstawione tutaj, elegancko. Nawet nie wiedziałem, w kapitalizm nie grałem. Do tego wszystkiego sobie przejdziemy, ale zanim na dobre się rozkręcę, chcę, żebyście zadali sobie pytanie, czy dawniej gry były tańsze w stosunku do tego, ile zarabiał przeciętny Kowalski? Widzicie, to bardzo trudne pytanie, choćby dlatego, że każdy z nas subiektywnie zobaczy we wspomnieniach coś innego. No. Ja na przykład zobaczę dzieciaka, który musiał wysupłać z kieszonkowego jakieś 150 zł, żeby kupić fajną grę, na którą odkładało się często po parę miesięcy. Co innego ktoś, kto nigdy takich problemów nie miał. Jezu, najłatwiejszym moment, gdzie ja mogłem sobie jakoś na gry odkładać tak luźnym palcem, bo miałem swoje jakieś dofinansowanie takie trochę większe, to był moment, jak poszedłem na studia. Miałem wtedy 400 na miesiąc od rodziców i weź przez to przeżyj, czai się w ogóle bazę, 400 zł na miecha mieć, żeby sobie kupić tam, nie wiem, żarcie, alkohol, fajki, jak się jeszcze paliło, nie, wtedy. Takie czasy były i zawsze coś tam się na tą giereczkę jak zostało, to odkładało. I te 100-150 zł można było kupić, to King's Bounty Legenda, pamiętam, też zajebisty, nie mam tutaj teraz pudełka, żeby pokazać. Ale kurde, też to robiło wrażenie wtedy, w sensie wydanie. To było zwykłe wydanie, ale bardzo ładne, z fajną książeczką, fajne pudełeczko. Pomocą przyjdzie nam tu statystyka i od razu taki mały disclaimer. Nie jestem ani statystykiem, ani ekonomem, ani nawet matematykiem. Po prostu opieram się na danych dostępnych w sieci i najlepiej, jeśli zrobicie własny research. A teraz pokażę wam, czego ja się dowiedziałem. Jaka muzyczka. Szymona Inwestorczyka. Na tej osi przedstawimy sobie najpierw wynagrodzenia Polaków. Zrobię to niżej, a wyżej damy sobie ceny gier. 2 hours later. I tak to wygląda. Hajs. Chcę jeszcze dać gry Bethesdy, ale niestety skończył mi się marker. Jak widzicie, pensja... Żadna strata w sumie. Stale. Niestety nie mam danych netto, ale możemy łatwo przyjąć, że na przykład 5700 brutto w tym roku to 4200 netto. Innymi słowy, odejmijcie sobie od każdej kwoty plus minus 8-10%. Dlaczego wybrałem medianę, a nie średnie czy przeciętne wynagrodzenie? Bo moim zdaniem jest bardziej miarodajna, żeby opisać przeciętny portfel Polaka, ale do tego jeszcze wrócę, teraz zerknijmy na ceny gier. To jest dość skomplikowany temat, bo oczywiście mamy wahania w różnych miejscach. Mamy tutaj akurat FIFA, Assassin's Creed'y i Call of Duty. FIFA to oczywiście teraz EA Sports FC20, coś tam.
24. To, co tutaj bardzo mocno widać, to to, że jeśli chodzi 24. o gry, to mieliśmy mniej więcej podobną cenę przez jakiś czas. I procentowo pewnie, procentowo to nie będzie aż tak od siebie odbiegało, w sensie wzrost zarobków Polaków, cybulaków do wzrostu cen gier. O, nie będę wam podpowiadał co, w roku 2019 i poszły w górę. Oczywiście Assassin's Creed jest wyjątkiem, bo Assassin's Creed Mirage jest grą krótszą i dlatego też tańszą, gdyby wszyscy producenci tak działali. Z moich wyliczeń wyszło, że mediana wynagrodzeń wzrosła o 53%. I teraz, co ciekawe, Call of Duty wzrosło o 60%, czyli tylko 7% więcej. FIFA natomiast, czy EA Sports FC, wzrosło o 53%, czyli dokładnie tyle samo, ile mediana. Wybija się tutaj Assassin's Creed, który wzrósł o 30%, ale gdy usuniemy Miraża, to wzrasta o 44%, więc z kolei niewiele procent mniej. No i mamy tutaj też gry Bethesdy, których niestety nie zaznaczyłem, bo mi się marker kończył. Gry Bethesdy również wzrosły w tym okresie o 53%. Widzicie więc, że te procentowo to jest tak samo, nie? Bardzo zbliżone. I oczywiście to są tylko przykłady gier AAA, to nie jest cały gaming. Gaming zawiera w sobie o wiele tańsze produkty, zawiera w sobie też droższe. Ale jeszcze nie został wspomniany jeden bardzo ważny aspekt, czyli DLC-ki lub, co gorsze, ucinanie zawartości na etapie produkcji już w z góry zaplanowanym wydawaniu kolejnych DLC-ków lub po prostu innych mikropłatności, na których gra dalej będzie zarabiać. A takim kolosalnym skurwysyństwem jest projektowanie gry, którą trzeba kupić i wpierdzielanie tam jeszcze season passów, które są płatne. Bo jesteśmy już przyzwyczajeni, że wychodzi gra free to play, no i musi na czymś na siebie zarabiać, tak? Czyli muszą być jakieś skórki, muszą być jakieś boostery, jakieś season passy i tak dalej. Ale jak wychodzi takie Diablo 4, ha tfu, gdzie musicie zapłacić 300, czy tam 320, 330 zł na premierę, żeby sobie pograć, a jak chcecie w ogóle Early Accessa, to zapomnij, chłopie, wydaj 4 lub 5 stóweczek, tako, i jeszcze wam tam dają season passy, żebyście płacili. Pojebane. Nasze produkty, ale myślę, że to są idealne przykłady gier, które akurat występują w seriach, więc możemy dzięki temu ułożyć sobie ją w taką fajną statystykę. Czy to coś pomoże w tym wszystkim? Nie wiem, choć się domyślam. No i teraz oczywiście mógłbym powiedzieć, no czyli mediana wynagrodzeń rośnie w takim samym tempie jak gry segmentu AAA, można się rozejść. Ba, mogę nawet stwierdzić, sądzę, że tak jest w wielu korporacjach gamingowych, że siedzi sobie tam jakiś prezes, patrzy sobie na taką statystykę i myśli, no super, ceny są bardzo adekwatne, rynek zweryfikował i dokładnie tyle gracze chcą płacić za nasze gry. No i mamy potem sytuację, że siedzi sobie ziomeczek z Filaxisu, Zesik, patrzy, no 300, klucz pierdolnie za 300 weczki normalną wersję, bo gracze i tak chcą płacić, to nam zapłacą normalnie tako. Wersja Deluxe niech będzie droższa o jakieś tam 120 zł, czy tam 150, chyba 450 kosztowała, kto czy kosztuje, a Founders edycja, pierdolimy tam im jakieś tam skórki, które chcą. Dajmy cenę zaporowo taką 550, kto będzie chciał to zapłaci, oni i tak się pokuszą, dajmy tam, ile tam się daje teraz, ile tam dali koledzy z Blizzarda wcześniej grać, 5 dni panie prezesie, no to pierdolimy tam też 5 dni, albo lepiej skróćmy jeszcze o jeden, a i bardzo ważne, nie zapomnij uciąć takiej, dać możliwość wykazania się tym, co mają pieniądze i wpierdolnijmy tam coś, czego nikt jeszcze nie zrobił, czyli albo kupicie, będzie jedną szansę, żeby kupić droższą wersję i dostać część mechaniki gry. Jeżeli tego nie zrobicie teraz, to już tego nigdy nie będziecie mogli kupić. Będziecie stratni. No? W stanie tyle zapłacić, biorąc pod uwagę medianę wynagrodzeń. Bo oczywiście biorąc pod uwagę średnią, czy przeciętną, której tutaj nie wziąłem, to mamy pieniędzy o wiele więcej. Jesteśmy bogaci, więc możemy kupować nawet 5 takich EA Sports FC w ciągu miesiąca. Kupić, nie? Niektórzy mogliby wręcz stwierdzić, że gry drożeją tak samo szybko jak wszystkie inne produkty i też wzrastają tak samo szybko jak pensja Polaków. Ba, wiele portali w internecie ma nawet takie podejście i pokazują, że no, ceny rosną tak jak powinny. Jest wszystko gites. A jednak macie pewnie tak jak ja, takie dziwne przeczucie, że coś tutaj nie gra, że jakoś tak
Płacimy za gry więcej? I'm afraid you have... Czy tylko mi się tak wydaje, czy wy też tak macie? A to dlatego, moim zdaniem, że nie wzięliśmy pod uwagę wszystkich czynników i oczywiście nie wymienię wszystkich czynników, które wpływają na to, że mamy takie poczucie, ale myślę, że jest sporo, które warto tutaj wspomnieć. Pierwszym czynnikiem, chyba najbardziej rzucającym się w oczy, jest to, że gry Ubisoft, na premierę to określenie, które Ubisoft ma dwa różne znaczenia w tym. Takie ścierwo, Jezu, oni są tak pogrążeni teraz, że to jest jak coś nieprawdopodobnego, to całe Sweet Baby, a... Mniej więcej to na osobny film. Okresie, który wam tu pokazałem. Kiedy premierę miały takie gry jak Assassin's Creed 3, Modern Warfare 2 czy Skyrim, to nikt z nas nie zakładał, że któraś z tych gier będzie totalną klapą pod względem crashy, bugów i tak dalej. No dobra, może z wyjątkiem Skyrima. Oczywiście, że te gry miały błędy, ale porównując to do premiery na przykład Cyberpunka czy No Man's Sky, wiadomo od razu, że mamy do czynienia z zupełnie innymi czasami. Do tego dawno temu oznaczenie Early Access oznaczało, że będziemy mieć do czynienia z niedopracowaną grą, często dostaniemy dostęp za darmo i będziemy w zasadzie testerami, wolontariuszami. I spoko, po prostu to akceptowaliśmy. Obecnie Early Access oznacza coś zgoła innego. Płacimy jak za pełnoprawną grę, dostajemy wczesny dostęp, który jest reklamowany jako w pełni gotowa gra, po czym odpalamy i okazuje się, że to faktycznie jest Early Access jak dawniej, bo jest masa bugów i trzeba czekać na Day One Patcha. Mamy specjalnie... Kurwa, przecież zapomniałem o tym. Zapomniałem. Ej, czajcie? Kupujemy Civkę 5 Founders Edition, czy tam już niech będzie, dobra, załóżmy, że jednak nam trochę szkoda tych pieniędzy i kupujemy tą wersję za 450 czy tam 440 zł wersję Deluxe, żeby mieć 5-dniowy wcześniejszy dostęp. A tam bugi. Crashowanie gry. I trzeba czekać 5 dni. Trzeba czekać 5 dni, aż załatają. I suma summarum gramy wtedy razem ze wszystkimi, łącznie z tymi osobami, które kupiły sobie za 300 zł. A powiem wam lepszą rzecz, bo nie wiem, czy kojarzycie, czy śledzicie, jak wychodził Age of Mythology Retold, on też miał wersję podstawową i wersję Deluxe. Tylko tam troszeczkę to było fajniej rozwiązane. Już pomijam kwestie finansowe, że podstawka 100, a ta Deluxe 200 zł, no bo to jest remake, bądź co bądź. Jednak remake oferował dodatkowo już z góry DLC-ki wrzucone do niego były, prawda? Czyli gwarancja tego, że każdy jeden DLC, który wyjdzie, już będziecie wtedy posiadali. I była jeszcze jedna edycja, znaczy edycja. Kupujecie podstawową, znaczy macie podstawową, macie wersję też tą Deluxe, prawda? Ale po środku macie upgrade. Gdybyście jednak w pewnym momencie zdecydowali się upgrade'ować wersję podstawową do wersji tej Deluxe, no nie? Na przykład im bliżej premiery będzie, żeby sobie mieć ten wcześniejszy, tam był 7-dniowy dostęp. No i tak niektórzy ludzie zrobili. Kupili podstawową wersję, jak już było bliżej premiery, czy tam ta... dzień tej premiery wersji Deluxe, czyli 7 dni wcześniej niż ci, co kupili podstawową wersję, nadążacie, to dobrze, mogli sobie zrobić upgrade i też grać w ten dzień. No i nie uwierzycie. Zrobili ten upgrade na Steamie i okazało się, że ta wersja jest trochę spierdolona. Mianowicie nie mogli zagrać wtedy, co ci, co mieli tą wersję od razu z bomby Deluxe kupioną. To coś tam im się pojebało. I jako supportu odpowiedź dostali: tak, przepraszamy za niedogodności, wiemy już o tym problemie. Rozwiązaniem jest zwrócić grę na Steamie, wiecie, refunda, i kupić wersję tą Deluxe droższą. Sęk w tym, że te pieniądze już zainwestowaliście, zanim wam zwrócą te pieniądze, bo to nie jest w takim trybie natychmiastowym, tylko tam musi 24 godziny czy 6 godzin gdzieś minąć, ale można było się trochę zesrać i dojść do sytuacji, że pomimo tego, że kupiliście tą wersję droższą, zainwestowaliście pieniądze i tak nie zagracie sobie tydzień wcześniej, tylko wtedy co ludzie, którzy kupili to w promocji, czyli za 100 zł. Nie dopłaciliśmy do specjalnej edycji, która dała nam ten dostęp. Dostęp do gry, która będzie w lepszym stanie dla osób, które nie dopłaciły. Czy to nie jest waszym zdaniem patologia? Pozostawiam to pytanie otwartym. Idealny przykład to ostatnio omawiany test drive Solar Crown, choć tu sam nie wiem, czy już można mówić, że gra została poprawiona, raczej nie. I oczywiście trafiają się gry, które nie potrzebują aż tak dużo update'ów na start. Jezu. I Access faktycznie daje nam... Polak Rodak robił tą grę, Manor Lordsy, słuchajcie, kurwa, musimy do tego wrócić, ja muszę w to zagrać i muszę zrobić film na kanał.
dla was. Jeszcze jakiś patch teraz całkiem zajebisty wyszedł z tego, co wyczytałem. No koniecznie, mam taką ochotę, żeby w to zagrać, bo się w to jeszcze tak nie wgryzłem za bardzo, bo z tego czasu ciągle jest za mało, ciągle jest co innego do roboty. Ale pograć sobie tymi chłopami i robić hop, 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 hop. No jasne. No i tutaj macie ile to kosztuje? Od 100 do 150 zł. 150 zł na Steamie, jeżeli mnie pamięć nie myli. A na innych jakichś stronach, co sprzedają gry, możecie to dorwać od 100 do 110, 140, coś takiego. Mam możliwość zagrania wcześniej w coś fajnego. Sęk w tym, że takich gier jest coraz mniej. Kolejną kwestią jest to, ile gier stało się free to play. Pamiętam jeszcze, jak free to play to były gry typu Metin czy Tibia. Oczywiście, że istniały tam opcje wydawania prawdziwych pieniędzy, ale porównując to do obecnych gier free to play, gdzie sporo z nich powinno w zasadzie nazywać się free to suffer, jest ciężko, bo niby darmowa gra zawiera często mechanizmy pay to win. Mikrotransakcje są wciskane mocniej niż fotowoltaika po odebraniu telefonu z bardzo dziwnego numeru od robota, który zupełnie nie jest robotem. Nie jest robotem. Nie, nie jest. Robotem. Mogę tak brzmieć, ponieważ kilka godzin dziennie pracuję jako konsultant. Więc w tym momencie warto przemyśleć montaż paneli fotowoltaicznych. Mało tego, są takie gry jak GTA Online, które absolutnie nie mam ochoty grać, bo dzieciaki kupują Shark Cardsy za pieniądze od rodziców i latają opresorami po mapie, strzelając w absolutnie wszystko, drąc się git gut, podczas gdy ja muszę grindować milion godzin, żeby kupić kolejny budynek z kolejnego update'a, żeby odblokować kolejne opcje grindu. Aż tak chujowo w tych gry online płacą? I tak w nieskończoność. No i chyba nie muszę wam mówić, jak dużym problemem obecnie jest blokowanie rzeczy, które normalnie dostalibyśmy w grze za barierą DLC. Często dostajemy jakąś grę po latach za darmo, na przykład w Epiku, tylko dlatego, że i tak każdy z nas wyda ze 100 zł na dodatki do tej gry. Pamiętajcie, że w życiu dobre rzeczy... Tak ostatnio było, czekajcie, Total War, Warhammer. Pierwszy. Chciałem sobie odpalić, bo nigdy nie grałem. Odpaliłem i rzeczywiście ilość... Fajnie, że podstawka za darmo, a DLC-ki tam, wiecie, DLC-ków tam jest, nie jest 10, może 15 części jest za darmo, to trzeba przyznać. Tam jedna chyba nawet z frakcją całą. Ale no, cała reszta to trzeba zapłacić. Niektóre 10 zł, niektóre 20, ale wiecie, jak czyli to jest, nie? Się płaci. Ale z tym o problemach z DLC rozmawialiśmy już z Kubą w nieco innym, niedawnym materiale na tym kanale. Wróćmy jednak do pytania, które padło w tytule no i tego filmu, a króla. Które wiąże się ze statystykami, które podałem wcześniej. Kiedy nie będzie największa, stać nas... Największa kontrowersja 4X aktualnie, co? Cywilizacja 7, o której tam jest masa filmów na katalogu, to jak nie widzieliście, jak jesteście nowi, no to koniecznie zajrzyjcie, obejrzyjcie. Ogólnie na grę czekamy, tak jak najbardziej, no ale jest tam bardzo dużo potknięć, to delikatnie mówiąc, ale no, Firaxisu to oczywiście zależy tego. W dużej mierze od waszego stanu posiadania. Oczywiście, że najbogatsi nie będą mieli tych samych problemów, co my, zwykli śmiertelnicy. Ale zakładając, że w przyszłym roku pensja minimalna wyniesie 4666 brutto, no to kurwa, brutto, to jeszcze droższe. Czyli około 3510 zł na rękę, zróbmy taką bardzo podstawową kalkulację na rok 2025. Słuchajcie, jeszcze zatęsknimy za tą ceną Cywilizacji 7, która wynosi aktualnie 300 zł, bo w przyszłym roku już będzie kosztowała 330. A premiera jest w lutym, to może te ceny jeszcze zmienią w styczniu. Załóżmy, że zarabiacie o 1000 zł więcej niż minimalna pensja. Mogę się założyć, że spora część naszej widowni zarabia coś koło tego plus minus 500 zł, bo tak to wychodzi ze statystyk na cały kraj. Okej, mamy 4,5 tysiąca złotych netto, odejmijmy od tego podstawowe opłaty na utrzymanie się. Według ankiety WP.pl 61% Polaków wydaje na artykuły pierwszej potrzeby mniej niż 1200 zł. Dlatego odejmijmy od 4,5 tysiąca te 1200. Od tego odejmijmy opłaty za mieszkanie, zakładając, że mieszkacie z drugą osobą i płacicie 2500 zł za mieszkanie, odejmuje 1250. Przykro mi, osoby samotnie mieszkające już na tym etapie zostają z 800 zł w kieszeni. Dlatego właśnie w ten sposób liczę. Do tego na pewno wydajecie jakąś kasę na transport, może macie auto, może musicie je tankować albo naprawiać, a może potrzebujecie wydać hajsik na lekarzy, a może musicie spłacić ratę ze swojego... Jak to może? No, jak... No na 100% trzeba wydać hajsik na lekarzy. Jak nie wydacie pieniążków na lekarzy, to kurwa, będziecie musieli czekać tam pół roku. No. Ja wiem, że teraz to strasznie
wiecie, pod moją narrację troszeczkę spłyca, bo są przypadki, że się i w tydzień można wyrobić, jak się ma farta. Do niektórych tych, no, wiecie, jakie są realia, prawda? Wypasionego peceta. Każdy z nas ma jakieś większe wydatki, które sumarycznie odejmuje i przyjmuje, że zostaje wam jakieś 1000 zł. I to myślę, że w wariancie optymistycznym. Już teraz muszę to powiedzieć. Kochani, ci, którzy zarabiają minimalną i mieszkają sami, biorąc pod uwagę takie gry jak EA Sports FC 25, ja osobiście miałbym dylemat przy takich zarobkach, czy płacić te 300 zł za samą grę, która w zasadzie wychodzi co kilka lat, tylko że w trochę innych szatach, czy opłacić jak zakupy w Lidlu. Nie no, FIFA to wychodzi co roku, nie co kilka lat. Przepraszam bardzo, to już trzymajmy się tutaj faktów. Co do osób, które zarabiają więcej, czyli przykład, który tu omawiamy, zapas dalej istnieje. Problemem w tego typu kalkulacjach między innymi jest to, że na przykład na Steamie jest przelicznik z dolarów na złotówki, tylko że taki trochę dziwny. Trzeba też w ogóle wziąć pod uwagę różnicę między Polską a innymi krajami, jeśli chodzi o ceny. Wszystko to oczywiście jest bardzo dużą generalizacją i bardzo subiektywne. Tworzymy tu po prostu obraz przeciętnego gracza. Pamiętajmy tylko, że przeciętna rodzina składa się z dwóch dorosłych, jednego dziecka i dwóch nóg drugiego dziecka. Pytanie, na jak długo wystarczy ten obecny stan rzeczy. Krążą bowiem plotki, że GTA 6 ma przełamać barierę cenową, która będzie punktem bez odwrotu dla wielu korporacji produkujących gry. Załóżmy, że na pecetach, kiedy ta gra w końcu się ukaże, cena wynosiłaby 400 zł. I to też myślę, że może być nawet zaniżona cena. Przecież pensja minimalna może wtedy wynosić już ponad 5000 zł brutto. Co zrobią inne korporacje? Będą cenić swoje gry AAA. Może specjalnie z Rockstar czeka skurwiele, co? Na, wiecie, żeby wydać jak najpóźniej, żeby ceny po prostu wywindowały jak najwyżej, żeby mogli pierdolnąć taką cenę, że wszystkim szczen po prostu do ziemi tak pikną. Naprawdę wtedy jest szansa, no bo jeżeli miałbym wskazać jakąkolwiek firmę, korporację, która by miała ustanowić sufit cenowy, czy tam nowy ten standardowy próg cenowy gier, no to byłby to właśnie Rockstar ze swoim GTA 6. Dlaczego? Bo GTA, jak ostatnie GTA mieliśmy ile? W 2013 czy tam w 2012 roku? 2013 na PlayStation 3 jeszcze wyszło. No to kurwa mać. No przecież teraz jak się po 11 czy tam po 12 latach, jak się rzucimy na to, każdy będzie chciał zagrać, ja będę chciał zagrać, nie? Czy wydam na grę na GTA 6, czy wydam 450 zł? Na dzień dzisiejszy nie, starałbym się jakoś kluczu zyskać recenzencki, nie? A podobnie do nowego viralowego hitu, który wszyscy kupują. Ba, można by się nawet pokusić o takie drobne przewidywanko na podstawie tych oto tutaj danych i procentów, które podałem wcześniej. Większość gier AAA już za może 4 lata, będzie kosztować ponad 400 zł. Zgodnie ze statystyką wychodzi mi, że jedna z odsłon Call of Duty, która wyszłaby właśnie za 4-5 lat, będzie kosztować 455 zł, EA Sports FC 400 zł, a kolejna gra Bethesdy, być może Fallout 5, 440 zł. Czy waszym zdaniem to jest adekwatna cena za te gry? To oczywiście zależy od waszej sytuacji, ale też od tego, ile będziecie zarabiać za te 4 lata. Z pomocą przychodzi tu opcja subskrypcji gier, na przykład Game Pass, jednak musicie mieć świadomość, że z Game Passem jest trochę jak z kartą kredytową. Na początku się to opłaca, ale im dłużej w tym siedzisz, tym więcej cię to kosztuje. No bo załóżmy, że płacisz przez cały rok za Game Passa. 48 zł miesięcznie, czyli 576 zł za rok. To w zasadzie są dwie gry AAA. Nieźle, ale co jeśli Game Pass podrożeje? W końcu wszystko drożeje, a co jeśli wyjdzie gra poza Game Passem? Przecież wtedy też za nią osobno zapłacisz. A co jeśli chcesz mieć... Znaczy... Tak, tylko że jeżeli w Game Passie, no bo zakładamy, że w Game Passie, jeżeli decydujemy się na Game Passa, no to minimum ta jedna gra, w którą chcemy zagrać jest i jest ona zdecydowanie przez to tańsza. O, weźmy Arę na przykład. O, Ara jest doskonałym przykładem. Ara na premierę, czyli teraz chyba nawet kosztuje 250 zł. No za chuja ta gra nie jest warta takich pieniędzy. Ja wam mówię to teraz, jak tu siedzę z ręką na sercu, bo jestem aktualnie teraz w trakcie ogrywania i nawet let's playa już na kanał teraz z tego wrzucam. Ale macie to na Game Passie i teraz możecie sobie za 48, tutaj było podane złoty, kupić Game Passa i sobie grę po prostu przetestować, plus parę jeszcze innych. Jak się wam spodoba, no to sami decydujecie, ile chcecie w to, nie wiem, grać, czy potem, żeby to kupić, jak stanieje, lub od razu poczekać, aż stanieje, prawda? Ale zmierzam do tego, że w dzisiejszych czasach wszystko jest w subskrypcji, albo zdecydowana większość idzie w stronę subskrypcji. Programy,
Proszę bardzo, premierka Adobe, chcecie kupić? Zapomnij, musisz sobie kupić tylko subskrypcję. Czy jakieś inne, nie wiem, programy do projektowania, to bo ja tam projektuję, prawda, no to, to też tylko subskrypcji już wieczystej nie można kupić. Czy to Netflix, czy to Disney, czy to jakiś Sky Showtime i tak dalej. Wszystko jest formą subskrypcji, nawet limit miejsca na Gmailu jest formą subskrypcji. Tak, to są jakieś pieniążki typu 10 zł, 20, tu 10, tu 20, tu 30. No i Wix. Ale jak podrożeje Game Pass, to gry też podrożeją przecież. To nie będzie tak, że Game Pass sam sobie wywiduje do góry, a gierki będą stały po 250 zł. No nie oszukujmy się. Przed DLC do Starfielda. Wtedy zaczynają się schody i trzeba bardzo ostrożnie kalkulować, komu takie subskrypcje się opłacają, bo oczywiście istnieją takie osoby i nie twierdzę, że Game Pass jest nieopłacalny. Ale nie zapominajmy, że jak anulujesz Game Passa, to tracisz dostęp do swoich gier, bo w zasadzie to nie są twoje gry. Najgorsze w tym wszystkim dla nas, konsumentów, graczy, jest to, że to wszystko wynika z tego, czym gry się stały. Produkcja gier na konsole i PC-ty jest potwornie droga. Oczywiście, że są takie wyjątki jak Lords, ale większość producentów nie może podjąć ryzyka niewypału i pompują gigantyczne zasoby w produkcję. Finansowe, ludzkie, przecież wiele gier powstaje w kilku miejscach na świecie naraz. To wszystko kosztuje ogromne pieniądze. Niestety, według wielu analityków, gry i tak są aktualnie całkiem tanie. Co oznacza, że będą drożały. W pewnym momencie możemy poczuć się jak w podstawówce, kiedy to chodziliśmy do kumpla z osiedla, żeby zagrać u niego, bo nas nie było stać na nową odsłonę ulubionej gry. Korporacje mają też pewnego asa w rękawie, żeby zarabiać na graczach jeszcze więcej. Znaczy, wtedy jak nas nie było stać w tamtych latach, to to po prostu jechało się albo na Stadion Narodowy kupić sobie giereczkę za 20 zł, albo się to załatwiało po prostu przez internet ściągało z krakiem razem. I tyle. Mianowicie powstają zupełnie nowe grupy odbiorców. Gry mobilne, mikrotransakcje dla najbogatszych, no i oczywiście wszechobecni fani starych tytułów zanurzeni w nostalgii. Co do tego ostatniego, idealnym przykładem jest nie tak dawny wysyp remasterów gier, które czasami bywają gorsze od oryginału. Tak, patrzę na... Zastanawiałem się, dlaczego jest mowa o remasterach i w tle leci GTA jako przykład, ale teraz już wiem. Ciebie GTA Definitive Edition, które do dziś kosztuje 269 zł na stronie Rockstara! Moim zdaniem gracze chętniej płaciliby więcej za gry, gdyby nie chodziło tylko o... Gdyby po prostu kurwa lepsze, bo gdyby devsi słuchali tego, co mówią gracze i żeby gry były robione dla graczy, a nie z jakąś pierdoloną poprawnością polityczną, jakimś gównem pokroju Sweet Baby Incorporated i tak dalej, i tak dalej. O inflację czy czynniki zewnętrzne, które wpływają na ceny gier, ale też jeśli faktycznie szłaby za tym wysoka jakość gier i nie musielibyśmy się martwić, że płacąc za Early Access dostajemy grę, która de facto jest betą, a my specjalnie dopłaciliśmy za to, żeby testować. Zagrać pełną grę wcześniej. No bo zadajcie sobie sami pytanie, czy jesteśmy w stanie ciągle płacić za coś, co marnuje nasz czas? I nie zrozumcie mnie źle, proszę, nie chodzi o to, że gry marnują ogółem nasz czas, to nie jest moim zdaniem prawda. Chodzi o gry, które są niedorobione i niedokończone na premierę, albo gry, dobre, które cały jest. Czas potrzebują update'ów, bo non-stop nie, się tam krasują. Co to w ten sposób jest? Faktycznie zmarnowaliśmy nasz czas, a nie, zapłaciliśmy za to na przykład 300 zł, no a przecież. W przyszłości zapłacimy prawie 500. Zmiennych oczywiście jest bardzo, bardzo dużo w tym temacie, ale mam nadzieję, że udało mi się pokazać wam, że jeśli chodzi o ceny, to rzeczywistość jest bardzo skomplikowana, ale jednak no nie, płacimy zero-jedynkowa trochę na pewno inaczej. Nie. Niekoniecznie drożej w stosunku do naszych zarobków, ale płacimy faktycznie więcej za coś, czego dostajemy trochę mniej. Mieliśmy nawet taką dyskusję z Frozim i Adamem tutaj w biurze, że przecież płacimy coraz więcej za coraz większe gry, które oferują coraz więcej kontentu. Ba, CEO Take-Two nawet twierdzi, że powinniśmy płacić adekwatnie do ilości godzin spędzonych w grze, a takie GTA pochłania nas przecież na setki godzin. To dlaczego cena jest nieadekwatna? No ale kto, przepraszam bardzo, w jaki sposób chciałby stwierdzić, ile dana osoba spędzi czasu z danym produktem? No nie da się tego stwierdzić, no chyba żeby to było systemem, że każdy grę ma za darmo, każdy sobie może pograć, ściągnąć i zainstalować grę za darmo, ale w momencie kliknięcia start, jak licznik na przykład na Steamie zaczyna się kręcić, to potem jest wystawiany rachunek. Rozumiecie, zagrałeś 2 godziny, płacisz 200 zł. No dobra, 2 zł, no bo liczymy, że godzina rozgrywki to 1 złotówka, tak? Według nas. Ale ja myślę, że rzeczywistość jest nieco inna i myślę, że pokazałem wam parę przykładów, dlaczego
mam takie, a nie inne zdanie. Oczywiście możecie mieć swoje i chętnie przeczytam wasze opinie w komentarzach, a tymczasem znikam. Dzięki za uwagę, się nie żegnamy, do zobaczenia niebawem. Kurde, zajebisty materiał wyszedł. Zajebisty mu wyszedł, bardzo mi się podobało. No, jak wy myślicie, ile powinny kosztować gry? Pomijmy takie oczywiste odpowiedzi, że jak najmniej, no nie, jak najmniej. Na pewno nie powinny być wprowadzany agresywny marketing pokroju Cywilizacji 7, że pieprzają nam całą masę DLC-ków, tak, o tym wiemy, że będą, oraz że wpieprzają ten nieszczęsny leader pack behavior, w sensie zachowanie liderów, tak, w tym najdroższym pakiecie, a jak tego nie kupicie, no to tego po prostu nie będziecie mieć. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie, a tymczasem tyle ode mnie, dziękuję bardzo za oglądanie, jak dotrwaliście do końca, no to like lub łapka w górę, chociaż to jest to samo, subskrypcja, jeżeli tego nie robicie, i do zobaczenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć.